Wasze stowarzyszenie czym się zajmuje? Znaczy, generalnie skupiamy się wokół takich trzech dziedzin. Jest to rozwój, edukacja, szeroko rozumiana pomoc społeczna, no i profilaktyka. Działacie dla mieszkańców gminy Śmigiel, tak? No, w głównej mierze tak. Jakie inicjatywy, jakie akcje już macie na swoim koncie? Oj, no nie sposób może ich teraz wszystkich wymienić, ale to są edycje półkolonii, które trwały, zajęcia, warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla rodziców, wyjazdy, no generalnie wszystko to, na co nam się uda pozyskać pieniążki w drodze konkursów. Rozumiem, że te pieniądze, no to jest właśnie problem pewnie, tak, żeby w dzisiejszych czasach coś tam, na coś pozyskać właśnie te pieniążki. Tak, tak, no nie ukrywam, że wszystkie dotychczasowe inicjatywy udało nam się zrealizować w ramach właśnie konkursów ogłaszanych przez ministerstwa bądź trzeci sektor, no i łączna kwota, jaką nam się udało zdobyć od 2007 roku, to jest kwota ponad 300 tysięcy. Startujecie w kolejnym konkursie. Co to jest za konkurs? Fundacja Aviva w ramach programu To Dla Mnie Ważne ogłosiła konkurs na inicjatywę. Naszą inicjatywą w chwili obecnej jest tworzenie we wsi Nietążkowo w gminie Śmigiel miejsca, które byłoby przyjazne rodzicom i ich dzieciom, przede wszystkim ich rodzicom, czy na stworzenie takiego miejsca, które byłoby szansą na rozwój poprzez zabawę. Do tej pory takiego miejsca w tej chwili nie ma. No, myślę, że nie. W całej gminie Śmigiel, gdyby tak poszukać, no to są place zabaw, aczkolwiek nasz plac zabaw miał być urozmaicony o całoroczne zajęcia, animacje, jak i też pikniki dla rodziców. Czyli musiałaby być też osoba, która, rozumiem, stale te zajęcia tam by była, tak? Prowadziła te zajęcia, tak? Tak, tak. W ramach dofinansowania, czyli tych 50 tysięcy złotych, które możemy zdobyć w ramach tego konkursu, tak, są zaplanowane właśnie stworzenie placu zabaw, mini boiska do gry w piłkę, czy też koszykówkę. Właśnie te zajęcia całoroczne, animacje i pikniki rodzinne. Zdecydowaliście się właśnie na taki pomysł na podstawie jakichś opinii mieszkańców? Nie wiem, pytaliście ich, co jest potrzebne? Czy sami stwierdziliście, że to będzie idealne miejsce? Jeżeli chodzi o miejsce, to nie ukrywam, że no po prostu tak wypadło, tak przypadło. Tym razem to Nietążkowo, innym razem może być każda inna wieś, czy też miejsce wskazane przez społeczność. Aczkolwiek w ramach projektów, które realizujemy, na koniec robimy ankietę, tak? Jak gdyby takie zapotrzebowanie przez nas jest aktualnie zbierane, no i sam te opinie u nas i z nich skorzystamy. Co jest bardzo ważne, to, że żeby skorzystać z tych pieniążków, no trzeba uzyskać dużo głosów, tak? Dofinansowanie otrzyma 20 najbardziej punktowanych, czyli tych inicjatyw, które otrzymały najwyższą liczbę głosów od internautów. Więc w tym momencie faktycznie każdy głos jest dla nas na wagę złota, a głos może oddawać każdy, kto zechce i komu jest nasza inicjatywa bliska. W jaki sposób można to robić? Gdzieś, rozumiem, trzeba się zalogować, wejść na stronę? Tak, należy wejść na stronę Fundacji Aviva, na program To Dla Mnie Ważne, odnaleźć naszą inicjatywę, czyli Bajkowa Pracownia z Ingą i oddać na nas głos. Głosy można oddawać do 14 czerwca, przy czym no, z jednego maila można oddać tylko i wyłącznie jeden głos. Codziennie czy w sumie przez całą akcję, tak? W sumie przez całą akcję. Walczycie z jakimi inicjatywami? Oj, tam ich jest tak sporo, tak dużo. Generalnie są różne. Też place zabaw, są zajęcia, no też jak gdyby adresaci też są różni, tak? Bo są to dzieci, są to osoby dorosłe, są to kluby sportowe, tak więc no nie ukrywam, że no walczymy i jest z kim walczyć, no bo inicjatywy są bardzo ciekawe. No to czyli apelujemy do mieszkańców, bo oni tak naprawdę muszą zrozumieć, że walczą o głosy dla siebie, tak? Bo to będzie ich miejsce. Znaczy ja wychodzę z założenia, generalnie no my jako członkowie stowarzyszenia wychodzimy z założenia, że to miejsce nie będzie nie tylko szansą dla najmłodszych na rozwój poprzez zabawę, ale też dla mieszkańców na to, żeby się poznali, na integrację, na współpracę, na podejmowanie się kolejnych inicjatyw wspólnie, no bo nie ukrywamy, że wychodzimy z założenia, że wpływamy na to, co możemy wpłynąć na zmiany, jakie zachodzą wokół nas. Czyli co, klikamy? No klikamy, jeszcze raz klikamy.